Zarząd województwa podjął decyzję i powierzył stanowisko dyrektora Muzeum Warmii i Mazur pani Elżbiety Jelińskiej, która jest ze mną. Przede wszystkim chciałam powiedzieć, że bardzo się cieszę, że będę pracować w tym muzeum, tym razem kierować, bo była tutaj moja pierwsza praca po studiach. Jak skończyłam studia, to pracowałam 5 lat. Tutaj można powiedzieć, nauczyłam się zawodu muzealnika. Zajmowałam się kolekcją rzemiosła artystycznego i krótko w sztuce dawnej. I są to bardzo miłe wspomnienia, dlatego właśnie bardzo się cieszę, że tym razem znowu będzie to muzeum. A proszę powiedzieć parę słów na temat tej koncepcji, która była przedstawiona. Co ona zawiera, jakie są pani plany, jeżeli chodzi o muzeum? Przede wszystkim chciałam pokazać potencjał, jaki ma to muzeum. Potencjał no bardzo szeroko rozumiany, czyli zbiory. Tu, jak Państwo wiecie, no zbiory są naprawdę potężne, unikalne. Tylko do tej pory no nie było za dużo miejsca, żeby to pokazać. I jednym z pierwszych moich działań jest zwiększenie powierzchni muzealniczej. Mam właśnie na myśli skrzydło południowe. Chciałabym, żeby powstał nowy taki miejsce ekspozycyjne od sali kromerowskiej, czyli kaplicy Kromera, aż do wieży. I to by było no, nawet tak pomyślane dość szybko, prawda? Chciałabym, żeby nawet jeszcze w tym sezonie, jeżeli się uda, może to się da jakoś z tymi obecnymi pracami remontowymi, które lada moment się zaczną. A też mam zakusy i na przyziemie skrzydła południowego, oczywiście trochę w dalszej perspektywie, bo trzeba będzie pomyśleć, żeby gdzieś te wszystkie pracownie ulokować. Uważam, że w Zamku Olsztyńskim powinno być jak najwięcej miejsca na ekspozycję, żeby pokazać te fantastyczne zbiory. To znaczy, tak mi się wydaje, że najbardziej tutaj pasuje sztuka dawna i rzemiosło, ale okresowo myślę, że też i inne eksponaty z innych kolekcji. Natomiast no, marzy mi się, żeby w przyziemiu albo też już po całkowitej, prawda, jakby remoncie, przystosowaniu do użytkowania piwnic, żeby była tam ekspozycja archeologiczna, pokazująca dzieje naszego regionu i Olsztyna. Bo te rzeczy bardzo rzadko goszczą na wystawach, a naprawdę są ciekawe i myślę, że bardzo wielu ludzi interesują.